Dzień dobry, Sylwia Ferfecka, witam Państwa i zapraszam na kolejny program Telewizji Miejskiej Ropczyce. Za nami koncert noworoczny, wspaniałe widowisko muzyczne i taneczne. Zapraszam Państwa na obszerną relację z tego wydarzenia. Jak co roku, Ropczyce witają Nowy Rok koncertem noworocznym. Nie inaczej było wraz z rozpoczęciem 2024 roku. Sala koncertowa wypełniona była po brzegi publicznością spragnioną fantastycznych, muzycznych emocji. Koncert rozpoczął się powitaniem przez gospodarza miasta, który objął swoim patronatem to niecodzienne wydarzenie. Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak przy tej okazji złożył również wszystkim najserdeczniejsze życzenia noworoczne. Szanowni Państwo, chciałbym bardzo serdecznie podziękować i pogratulować całej orkiestrze Dętej na czele z panem dyrygentem Dariuszem Fusem, zawodowo oficer Wojska Polskiego w Rzeszowie. Bardzo serdecznie dziękuję całej orkiestrze w imieniu i na ręce pana dyrektora naszej szkoły, pana Piotra Janowskiego, jako szefa Stowarzyszenia Artystycznego Orkiestry Dętej w Ropczycach. Tym koncertem dzisiejsza nasza orkiestra Dęta wraz z zespołami inauguruje, rozpoczyna obchody stulecia swojego istnienia. Ja po raz pierwszy uczestniczę w koncercie noworocznym w Ropczycach. Ale do tej pory, jak ktoś mnie zapytał, gdzie wybrać się na dobry koncert, posłuchać dobrej muzyki, za każdym razem wskazywałam, że jest to Filharmonia Rzeszowska. Od dzisiaj, drodzy Państwo, będę mówić, że oprócz Filharmonii Rzeszowskiej na dobre koncerty trzeba przyjechać do Ropczyc. Chciałem serdecznie pogratulować wszystkim, którzy na tej scenie i obok tej sceny uświetlili w ten styczniowy, śnieżny wieczór tę uroczystość otwarcia nowego 2024 roku. Gratuluję wszystkim Państwu i orkiestrze o stuletniej tradycji i wszystkim tym, którzy korzenie są, których czas aktywności artystycznej jest o wiele mniejszy. Wielokrotnie miałem możliwość przysłuchiwania się wykonywanym utworom przez orkiestrę Dętą w Ropczycach. Ale powiem, to co dzisiaj usłyszałem, to co zobaczyłem, przeszło najśmielsze oczekiwania. Jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem i gratuluję Wam wszystkim tak wspaniałej pracy. Przez tę dwugodzinną muzyczną podróż poprowadził swym barwnym głosem wszystkich zebranych Sebastian Szafarz. Po uroczystym sygnale otwierającym 12. koncert noworoczny w Ropczycach wybrzmiały pierwsze utwory muzyki klasycznej, rozrywkowej i operetkowej. Kolędy oraz największe hity muzyki filmowej. You never have my heart. Let the sky fall. When we crumble, we will stand tall. I'll face it all. Together, let's
Tegoroczny koncert Miejskiej Orkiestry Dętej pod batutą Dawida Fusa był bardzo wyjątkowy również ze względu na przypadającą właśnie w tym roku stuletnią rocznicę istnienia Ropczyckiej Orkiestry. Emocje towarzyszące muzykom oraz samemu kapelmistrzowi sięgały zenitu. No emocje co prawda jeszcze towarzyszą tak w pełni, tak jak byłbym na koncercie, pewnie gdzieś tam koło północy albo gdzieś nad ranem, pewnie zostaną delikatnie wygaszone. Koncert organizowany jest przez Centrum Kultury imienia Józefa Mehoffera w Ropczycach, Stowarzyszenie Artystyczne Orkiestr w Ropczycach i Ochotniczą Straż Pożarną w Ropczycach. Organizacyjnie wydarzenie to pochłania wiele czasu i długiej, wytężonej pracy. Od strony organizacyjnej koncert jest potwornie skomplikowanym przedsięwzięciem, w którym bierze udział kilka ekip, muzyków, tancerzy, akustyków, oświetleniowców, filmowców itd., itd. Wszystkie te ekipy muszą się zgrać, dogadać, porozumieć, żeby stworzyć ładne widowisko. Pracy ogrom, ludzi ogrom. Ale to wszystko udało się spiąć. Multum pracy i czasu prywatnego mnie to kosztowało. Oczywiście w pracy, żeby lepsze tutaj owoce były w orkiestrze, wziąłem urlop, tak żeby na spokojnie tutaj to wszystko ogarnąć i tak dalej. Także naprawdę bardzo dużo spędzonego czasu w trakcie przygotowywania prób, jak również ustalania z ludźmi prób, koncertów. W wieloletniej historii orkiestry niezwykle ważną rolę odegrał poprzedni dyrygent Edward Guzik, który zapoczątkował organizację koncertów noworocznych w Ropczycach. Dobór repertuaru był bardzo urozmaicony. Chcieliśmy trafić z repertuarem do każdego uczestnika tutaj koncertu, żeby każdy coś dla siebie miłego usłyszał. Oczywiście tutaj należy wspomnieć o poprzednim kapelmistrzu, panu Edwardzie Guziku, który tutaj ogrom pracy i tutaj takiego doświadczenia nam pomógł tutaj poukładać ten repertuar na ten koncert noworoczny, aby wszystkim się podobało. Uczta muzyczna w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej pod batutą Dawida Fusa wprowadziła publiczność w znakomity karnawałowy klimat. Wraz z orkiestrą wystąpili wspaniali wokaliści Dagmara Moskwa, Klaudia Graboń, Paweł Krasulak oraz soliści Antoni Bęś, Kamil Rachwał i Dariusz Kot. Koncerty orkiestry cieszą się niezwykłą popularnością i przyciągają z roku na rok coraz więcej słuchaczy. Wrażenia bardzo super, podobało mi się. Aranżacja utworów bardzo ciekawa, oświetlenie tak samo. Bardzo mi się podobała sekcja perkusyjna, bo
kolega tam gra i podobało mi się. Tańce też były bardzo fajne. Podczas koncertu dodatkowych emocji dostarczyli tancerze z klubu tańca towarzyskiego Jet oraz robczyckie mażoretki prowadzone przez Paulinę Gruszkę. Niezwykle widowiskowe choreografie, przepiękne głosy oraz projekcje multimedialne. To wszystko sprawiło, że koncert wprowadził w zachwyt niejednego widza. Miałem dzisiaj okazję wziąć udział w koncercie noworocznym. Przed zebranymi zaprezentowała się Robczycka Orkiestra Dęta. Jest to dla mnie ważne z tego względu, że sam przez blisko 10 lat byłem w szeregach tejże orkiestry. Koncert z roku na rok jest organizowany na coraz wyższym poziomie. Niezwykle cieszy mnie to, że w mojej małej ojczyźnie, w mieście gminie Robczyce, są organizowane tego typu wydarzenia. Artyści zyskali uznanie licznie zgromadzonej publiczności oraz gratulacje i życzenia od zaproszonych gości. Nie zabrakło wyrazów uznania, kwiatów i podziękowań.
się przyjaciół. Los rozdzielił nas kotarą lot. Coś się skończyło, lecz żyjemy jak za szkłem, blisko, lecz daleko obok siebie. Żegnajcie przyjaciele, nasze ścieżki pokrył pył. Nic się nie stało, choć tak mało wspólnych chwil. Już nie ma zmierzeń, spojrzeń, oczy zwykłych słów. Żegnajcie przyjaciele. Wygody ani żalu, ani spięć. Zostało kilka starych wspomnień, parę zdjęć. Czas pokładał przyjaciele. Znasz gorączkę serc i magię słów, te aż po świt rozmowy, wspólnych odryt smak, gdy świat był tylko nasz, tak na zawsze. Dziś, choć znamy się jak szeląg zły, chociaż tęsknimy, to za mało mamy sił. Życie nas unosi jak woda. Żegnajcie przyjaciele, nasze ścieżki pokrył pył. Nic się nie znało, choć tak mało wspólnych chwil. Już nie ma zwierzeń, spojrzeń, oczy, zwykłych słów. Żegnajcie przyjaciele. Żegnajcie przyjaciele. Nie miał konia, ani żalu, ani zmięć. Zostało kilka starych wspomnień, parę zdjęć. Czas pokłada między nami tyle lat. Żegnajcie przyjaciele.
To już wszystko w dzisiejszym programie. Na kolejny zapraszam już za tydzień. Do widzenia.